Audycja finansowana przez sponsora Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Witamy w rewolwerze. Dziś porozmawiamy o życiu w podróży i o podróżowaniu w sztuce. Opowiemy o zbrodni z miłości w najnowszej premierze opery wrocławskiej oraz zajrzymy do teatru imienia Norwida, w którym wystawiono na licytację samobójstwo. Zaprzeczając istnieniu geograficznych dystansów i przynależności do miejsca, zmieniliśmy się niepostrzeżenie w gromady współczesnych nomadów. Podróż, stając się powszechnym sposobem na życie, okazała się być nieodzownym elementem sztuki. I choć to ostatnie nie jest zjawiskiem nowym, to przedsięwzięcia niektórych artystów przyprawiają o zawrót głowy. Wrocławskie BWA w podróżach na wschód i na południe Janka Simona włączyło się do dyskusji o paradoksach wynikających z ignorowania paradygmatu odległości i przeszczepiania kulturowych symboli na egzotyczne lądy. Idąc tym tropem, rewolwer postanowił wybrać się w podróż do wrocławskiego BWA. To jest tak jak choroba, jak się już raz pojedzie, to później cały czas ciągnie. Dla podróżnika podróżowanie, czy dla takiego podróżnika jak ja, jest to w pewien sposób spędzania wakacji. Dla mnie to jest to po prostu odskocznie od spraw życia codziennego. Jest to udowodnienie sobie czegoś, sobie, znajomym, może tak samo komuś, kto nas nie wierzy. Często kiedyś wyjeżdżaliśmy na wyjazdy, gdzie wszyscy mówili nam, że się nie uda, a jednak siłą woli, za pomocą jakichś małych środków udało nam się spełnić nasze marzenia. I udowodniliśmy, że tak naprawdę liczą się tylko chęci. Podróżnika i artystę łączy przede wszystkim cel poznawczy. Pytanie teraz, co jest głównym powodem tego poznawania? Wydaje się, tak przynajmniej historia sztuki pokazuje, że poszukiwanie inspiracji, nie tylko w zakresie tematu, ale też gamy barw, kolorów, innego powietrza, dla artysty mogło być tym najbardziej decydującym czynnikiem. Celem podróży nie była inspiracja bezpośrednia. Tamtą kulturą, jakaś taka ogólna infiltracja danego miejsca, tylko ja chciałem być gdzieś indziej, poznawać ludzi, poznawać inną sztukę, mieć dystans do tego, co ja robię, to, co się robi w Polsce. No i dlatego właśnie to było dla mnie tak niezmiernie ważne. Te prace, które powstają, one czasami się odnoszą bardzo bezpośrednio do miejsca, w którym powstają, ale często są takim naprawdę mocną inspiracją pewnych rzeczy, których jakby tutaj nie można zauważyć poprzez brak dystansu. I wtedy myślę, że one stają się bardzo uniwersalne. To jest jedno, czyli ten dystans, to jest bardzo ważne. A drugie, działanie bezpośrednie, ponieważ tamte rejony, ludzie, ta specyfika, ta dynamika, myślę, że w sposób bardzo niesamowity oddziaływują w ogóle, na wszystkich. W podróżowaniu gdzieś tam chodzi o to, że nie ma celu, że to jest takie błąkanie się po świecie. I ja tak kiedyś robiłem, ale już teraz tak właściwie nie robię. Natomiast no teraz po prostu wyjeżdżam i badam. Tutaj zresztą na tej wystawie jest jakaś taka dokumentacja mojego pierwszego wyjazdu do Indii w 98, który był takim ważnym przeżyciem dla mnie. Jakoś tak właściwie to jest taki punkt, od którego się zaczyna ta wystawa i do mnie wtedy dotarło tak głęboko, że miejsca się różnią od siebie na takim jakimś podstawowym poziomie. Po prostu jest jakaś dynamika, jakaś różnica potencjału pomiędzy miejscami na świecie, czy jest jakaś geografia i że nie da się jakby tego, no nie wiem, na przykład, że humanizm, który jakiś wspólny mianownik pomiędzy ludźmi buduje, to jest jakiś nietrafiony pomysł, bo te sytuacje są po prostu różne, na takim egzystencjalnym poziomie nawet. Janek Simon, podróżując, nie skupia się na miejscu, do którego jedzie, no, ale to, co pozostaje na pierwszym planie jego myślenia, to ciągle jest rzeczywistość polska, to są nasze problemy. Metoda Janka polega właśnie na tym, że on wyjmuje z kontekstu polskiej debaty publicznej jakiś taki centralny problem i przenosi go w zupełnie inną rzeczywistość, jak na przykład na Madagaskar albo do serca Afryki. Wystawa wpisuje się w nurt sztuki świadomie refleksyjnej. Artysta podróżuje po całym świecie. Są to egzotyczne dla przeciętnego człowieka kierunki, jak chociażby Niger w Afryce, i odkrywa przed nami interesujące historie.
na przykład Nollywood, wielką manufakturę filmową, która na wzór znanego już nam dość dobrze fenomenu Bollywoodu, no i oczywiście kanonicznego Hollywoodu, okazuje się interesującym miejscem, żeby podjąć ideę remake'u Popiołu i Diamentu Andrzeja Wajdy. Takich historii znajdziemy tu znacznie więcej. Więc jest to interesująca propozycja i myślę, że podpowiada wiele tropów i właśnie do refleksji zmusza. To Romeo i Julia oraz Otello w pigułce. Tragedia szekspirowska najczystszej krwi. Miłość, zazdrość i nienawiść prowadzą do zbrodni. Ale morderczynią jest kobieta. Lucja z Lammermuru Dionizetiego, wystawiona w miniony weekend na deskach Opery Wrocławskiej, to rzecz o wielkich namiętnościach. I o tym, jak atrakcyjnie wypada miłosne szaleństwo w sztuce włoskiego Belcanta. Ten spektakl się wpisuje w naszą dzisiejszą, niezbyt mądrą dyskusję o gender. Znękane oblicze ludzkości w większości oper reprezentuje kobieta, która jest ofiarą relacji międzyludzkich, kształtu cywilizacji, kształtu społeczeństwa. I nasza bohaterka też jest ofiarą pewnych relacji społecznych, pewnych tradycji i przede wszystkim konfliktu epoki, konfliktu cywilizacji. To nie jest osoba dojrzała, która jest w stanie decydować się o swoim losie. Wszystko jest kierowane przez brata, przez ludzi z zewnątrz. No trzeba grać twardziela. Twardziela złego człowieka i to kosztuje. Kosztuje. Mamy jej ukochanego, który jest reprezentantem starej cywilizacji pełnej szlachetnych uczuć i mamy współczesnego, bezwzględnego i cynicznego biznesmena, dla którego liczą się pieniądze i dla którego los własnej siostry jest kartą przetargową w jego grze. Bardzo dziwnie jest opowiedziane muzycznie, ponieważ najbardziej ekstremalne emocje, najbardziej tragiczne, nawet sytuacje bliskie horroru są w muzyce Donizettiego oddane poprzez piękne melodie, piękne harmonie, piękne głosy i wirtuozerię wokalną. Lucja z Lammermuru w Operze Wrocławskiej nikogo nie powali na kolana, ponieważ to jest bardzo zły spektakl. On jest źle pomyślany. Po pierwsze, reżyserka nie zapanowała nad materią, myślę, że zabrakło jej konceptu. Paweł Dobrzycki tym razem napisał, czy narysował świetny projekt scenografii w programie, można go oglądać. To, co zobaczyliśmy na scenie, wcale dobre nie jest. Kostiumy uziemiły zupełnie ruch sceniczny. Po raz pierwszy zresztą w operze, przyznam szczerze, znacznie lepiej czułem się zamykając oczy, czyli nie oglądając tego, co się dzieje na scenie, ponieważ głos Aleksandry Kubas był fantastyczny. Trzeba przyznać, że to jest znakomita śpiewaczka. Gdyby nie ona, zdaje się, że w ogóle nie byłoby czego oglądać. Nie da się po prostu zagrać stylowego repertuaru przy pomocy chyba kompletnie przypadkowych tak naprawdę inspiracji estetycznych. Nie da się przede wszystkim dlatego, że postaci są niepoprowadzone. Śpiewanie przez 3 godziny plecami do siebie o tym, że się bardzo kocha albo o tym, że się zaraz zginie, kompletnie nie ma sensu. Samobójstwo na sprzedaż? Czemu nie? Można nawet zapytać, kto da więcej. Na pomysł handlu samobójstwem wpadł rosyjski dramaturg Nikołaj Erdman. Krzysztof Rekowski, który wystawił jego sztukę w Teatrze Jeleniogórskim, rozwinął pierwotny koncept o motyw korupcji partyjnej. W jego spektaklu o duszę przyszłego nieboszczyka grają prawica, lewica oraz polska kobieta podzielona na pół. Dzisiaj jest to historia o zwykłym, zagubionym świecie bezrobotnym. O człowieku w jakiś sposób opuszczonym przez społeczeństwo. Pan powinien umrzeć za wielką ideę, która zapewni panu pamięć w podręcznikach do historii.
pańskie pomniki na wszelkich placach miasta. U nas no bardziej to jest bezrobotny, ale no nie jest debilem, nie jest idiotą. To jest los takiego mieszkańca blokowiska jeleniogórskiego na Zabobrzu. Winie Jeleniogóry, która chce przyłączenia do Niemiec. Pan jest bohaterem. Pan jest mężczyzną, który uwolni polską kobietę. Cały świat zewnętrzny próbuje go w jakiś sposób wykorzystać i nie owija nawet tego w bawełnę. Jest postać zaradnego radnego, który próbuje pohandlować się samobójczą śmiercią naszego bohatera. Trochę mało. Jeden nieboszczyk na nas wszystkich. Dla nas jest ważny zmarły nie jako taki, ale to, co po nim pozostanie. To, co dzisiaj nas dotyka, ten taki chyba wciąż wściekły kapitalizm i wściekły polityczny, niby demokratyczny system. Ta demokracja, jak już ktoś powiedział, jest jakimś przeżytkiem i chcielibyśmy pójść dalej, tylko co jest dalej? Zło jest w systemie społecznym i politycznym, który nie potrafi dotknąć realnych problemów zwykłego człowieka, który bardziej zajmuje się walką na ideologię, który bardziej zajmuje się hasłami, niż rozwiązywaniem konkretnych problemów. Co pozwoli, że się przedstawię? Lewy jestem. Reprezentuję tę część społeczeństwa, która za najwyższe uznaje wartości liberalne, takie jak wolność, równość i in vitro. Mamy i lewego, mamy i prawego, mamy kobietę polską podwójną. Jestem kobieta. Polska kobieta podzielona, targana wewnętrznymi podziałami i skokami insuliny. Inspiracją dla nas był, powiedziałbym, rodzaj niezdecydowania czy niemożności dokonania wyboru kobiety, która właśnie chciałaby być i feministką, i jednocześnie matką Polką. To są postaci symboliczne. Myślę, że staje się ten dramat w pewnym sensie takim no, współczesnym moralitetem. A przecież Jezus był zwolennikiem postępowego światopoglądu, opartego na takich wartościach jak pokój, tolerancja, równość, równouprawnienie. Chciałbym, żeby to krytyczne spojrzenie na świat było obecne cały czas w repertuarze teatru, żeby spojrzeć na nasze społeczeństwo, na tutaj lokalne społeczeństwo i, no i pośmiać się trochę z samych siebie, bo to jest bardzo ważne. Audycja finansowana przez sponsora Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.